Kolejna, i przepraszam, muszę jeszcze odczytać stwierdzenie, które, a nie, to po podjęciu uchwały będzie dotyczące przyjęcia poprawek. Uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sfoszowice-Wschód. Projekt prezydenta, akt nr 1315. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1315 nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sfoszowice Wschód wraz z załącznikiem zawierającym projekt sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie są jakieś głosy Państwa radnych? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku. Głosowań. Kolejna sprawa, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Belimy Prażnowskiego. Projekt prezydenta, druk nr 1330. Dzisiaj drugie czytanie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1330 nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Belimy Prażnowskiego wraz z załącznikiem zawierającym projekt sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie w bloku głosowań.